Stwierdzamy ostatnio, opierając się na doświadczeniu, że to, że nieruchomość jest w dobrej lokalizacji, czy też jest świetnie wyposażona, to już nie wystarcza. Rynek nieruchomości luksusowych się rozszerza, jest coraz więcej takich nieruchomości, w związku z tym trzeba podnosić wartości dodane tak jakby tych nieruchomości. No i możemy tutaj, tak opierając się już na doświadczeniu właśnie naszym, powiedzieć, że takie wartości, których klienci szukają obecnie, to są po pierwsze dodatkowe rzeczy w budynku, czyli nie wystarczy, że ten budynek jest piękny i ładnie zbudowany i elegancki, ale muszą być jeszcze dodatkowe usługi, na przykład jak usługa konsjerża, czy też usługa recepcji rozszerzona, która wspiera mieszkańców. Oprócz tego sama nieruchomość, same mieszkania muszą też być w dobrym standardzie, muszą być różnorodne, żeby klient mógł sobie wybrać to, co go interesuje. Dodatkowo jeszcze bardzo istotne dla klientów obecnie jest bezpieczeństwo. Budynki, w których bezpieczeństwo jest istotną kwestią i te sprawy są dobrze zorganizowane, cieszą się większą popularnością i większym zainteresowaniem. Budynek musi mieć ochronę całodobową, musi mieć kontrolę dostępu, karty, którymi klienci wjeżdżają na swoje piętra, tudzież na piętra, które są dostępne dla wszystkich mieszkańców, ale tylko dla mieszkańców, na piętra garażowe, musi być monitoring, musi być też system przeciwpożarowy, żeby się czuli bezpiecznie. Ale dodatkowo jeszcze jedną rzecz można wprowadzić, żeby jeszcze tego klienta dopieścić bardziej. I jest to coś, co nazywamy customer service, czyli taka obsługa klientów już po zawarciu umowy najmu, taką nieruchomość luksusową. Klient ma możliwość kontaktu z pracownikiem, który jest w biurze codziennie, od, powiedzmy, w godzinach pracy biura, czyli od 9 do 17, w sprawach, które tam są mu potrzebne, ma pytania jakieś, pracownik zawsze powinien być dostępny i móc pomóc. Poza tym bardzo jest przydatna i pożądana pomoc w obsłudze urządzeń, które się znajdują w apartamencie. Na przykład takie luksusowe apartamenty często są wyposażone w instalację smart home, która nie jest tak oczywista w obsłudze i ktoś, kto nie miał z tym do czynienia, często potrzebuje pomocy. Poza tym są różne urządzenia AGD czy innego rodzaju, które też w tym mieszkaniu są i często klienci potrzebują opieki, pokazania tego typu obsługi. Poza tym no, zdarza się, że się coś popsuje i pomoc w usuwaniu usterek drobnych, natychmiastowa, takich trochę grubszych w jak najszybszym terminie też jest bardzo mile widziana i też stanowi taką wartość dodaną. I w związku z tym no, można wyciągnąć taki wniosek, że również na rynku nieruchomości luksusowych cały czas trzeba szukać nowych sposobów, żeby spełniać no, rosnące, jakby nie patrzeć, oczekiwania klientów.